Yo widzowie! Witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Otóż witajcie w serii na moim kanale, która polega na podsumowaniu danego miesiąca i oczekiwaniach wobec przyszłego miesiąca, czyli serii, w której podsumujemy sobie, co dobrego nas spotkało w danym miesiącu, czy rzeczy, które sobie obiecaliśmy, się spełniły, czy być może poległy i nie udało się spełnić rzeczy, które byśmy chcieli spełnić. Ponadto mówimy w tej serii też o tym, co byśmy chcieli zmienić w sobie w przyszłym miesiącu, bądź, nie wiem, zyskać cokolwiek. Na celowniku kwiecień. Otóż tak, pomimo tego, że dzisiaj jest 29, to już sobie zmieniłem, bo stwierdziłem, że 3 dni na dobrą sprawę niczego nie zmienią. I to, co się już zadziało, to się zadziało i tyle. Co się zmieniło? Miałem ogólnie postanowienia, tak? Miałem postanowienia takie 2 główne. Po pierwsze, gitara challenge. I gitara challenge po tygodniu odpadła. O kurde, niedobrze, prawda? Bardzo niedobrze. Odpadła gitara challenge. Gitara challenge odpadła. Niedobrze. Czemu? Bo oczywiście był powód, tak? Był powód czemu. Powodem było to, że w momencie, kiedy była gitara challenge, bo to też trzeba podkreślić, że nie od samego początku miesiąca zacząłem z tymi postanowieniami, tylko od 8 marca bodajże postanowieniami zacząłem i faktycznie tydzień próbowałem coś pobrzękolić, natomiast później gdzieś tak odpadłem na chwilę, chciałem sobie to nadrobić, ale chwilę później okazało się, że lockdown wchodzi do Polski i miałem straszną zawiechę. Dlatego też film, który ostatnio wrzuciłem, mi się totalnie nie podoba. Ale go wrzuciłem. On był podczas robienia zawiechy, kiedy totalnie nie miałem humoru. Starałem się to ukryć, chyba nie było widać, ale totalnie nie miałem takiego nastroju. W każdym razie filmik powstał i jestem z tego powodu w sumie zadowolony, że wrzuciłem go. To nie jest byle jaki filmik, bo w sumie to jest taki trochę śmieszny, taki pogadankowy filmik, ale co? Przejdźmy do tego, co wyszło. Ponieważ wyszło ćwiczenie. Dokładnie. Mieliśmy reaktywować One Punch Man Challenge. Reaktywujemy go. Prawdopodobnie albo w wakacje, albo po wakacjach. Na razie się przygotowuję do niego. I zasady są takie, jak kiedyś właśnie wspominałem w One Punch Man Challenge'u. Trudne to do wymówienia jest. Czyli zwiększamy sobie po prostu ilość danych ćwiczeń. Ja zacząłem z 10 przysiadami, 10 brzuszkami, 10 pompkami i co 2 tygodnie sobie to zwiększam, 10 kolejnych co 2 tygodnie. I aktualnie mamy 4 tydzień, gdzie robię po 20 tych ćwiczeń, plus biegam 2 km dziennie. Z bieganiem jest dokładnie tak samo. W sensie biegam 2 tygodnie po kilometrze dziennie, i co 2 tygodnie sobie zwiększam plus 1 km. Czyli aktualnie biegam 2 km dziennie. Dokładnie tak. Tak to na tą chwilę obecnie wygląda, szczerze mówiąc. I co chciałem wam powiedzieć? Jestem zadowolony, bo to niesamowicie wyszło. I coś się udało, coś nie. Tu oczywiście teraz macie dowód na to, że nie kłamę, nie zmyślam. Nagrałem wam trochę jak ćwiczę. Będą tam timelapsy, także spoko. Nie będziecie musieli patrzeć, jak faktycznie robię to tyle razy. Dobra widzowie, a teraz dowód, że się nie opierdalam, tylko faktycznie ćwiczę, czyli zrobię wam tutaj teraz serię moją brzuszków, pompków i przysiadów. Nie będę wam nagrywał jak biegam, ponieważ twierdzę, że nie jest to potrzebne, zresztą też nie mógłbym tego jakoś tak dobrze, fajnie nagrać, ponieważ jest paskudna pogoda na dworzu, a poza tym no nie wiem jak nagrać bieganie, bądźmy szczerzy. Także teraz 10 pompek, przysiadów, brzuszków, 10 jeszcze później sobie zrobimy i tak wygląda trzeci tydzień jakby moich ćwiczeń aktualnie, jak to oglądacie. To jest 4 tydzień moich ćwiczeń i nie poddajemy się, ćwiczymy dalej. Musimy stówę ogarnąć, także najpierw brzuszki. Ja wiem, że na dobrą sprawę nie powinienem odrywać tak naprawdę nóg od podłogi, ale no ciężko jest, ciężko jest. Przysiady. I teraz na końcu pompki.
ja aktualnie troszeczkę się rozgrzałem, to idę sobie teraz pobiegać. I pobiegania gdzieś tak na wieczór, przed końcem dnia, zrobimy sobie jeszcze 10 przysiadów, brzuszek i pompek. I tak to na razie wygląda. Co 2 tygodnie sobie zwiększam, ale to pewnie już wam mówiłem. Także tyle. Wracajcie do materiału. Także jak sami dobrze widzieliście, fajnie, ćwiczymy, nie poddajemy się, chcemy jakby swoje ciałeczko wyrzeźbić, tak jest, żeby było takie piękniusie, męskusie i w ogóle nie mogę się oddalać od kalendarza, bo kurde, o to tu chodzi, żeby kalendarz był jakby ciągle na celowniku, w ogóle ładny kalendarz. Zrobiłem go, widzowie, specjalnie dla was, postarałem się tak, że miło by było jakiś subek, like, jakiś fajny. Możesz też napisać w komentarzu, ale się postarałeś, jaki piękny i równy kalendarz zrobiłeś i w ogóle nie widać, żeby coś tu było nie tak. Kurwa, co to jest za szóstka, ja pierdolę. No nieważne. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem się jakby pochwalić. Nie zamierzałem tego, samo wyszło. W końcu coś, co kupiłem, nie poszło na marne i faktycznie z tego skorzystałem. A mianowicie, mangi, które sobie zbieram. Przeczytałem już tyle. Plus połowę piątki. Także wciągnęła mnie ta manga i fajnie, cieszę się, że w końcu zacząłem korzystać z rzeczy, które kupiłem kiedyś. Jestem niesamowicie zadowolony i... tego się nie spodziewałem, ale to oznacza, że w końcu ruszę też i gitarę. Jestem tego święcie pewien. To jest taki mechanizm mam w głowie. I to każdy człowiek prawdopodobnie ma w głowie taki mechanizm, że po prostu trzeba czasami taką śrubeczkę przykręcić, takie koło zębate. I jak przykręcisz to koło zębate, to nagle jakby coś się w twoim rozumie przestawia i jesteś gotów do działania rzeczy, których wcześniej nie mogłeś. Poniekąd tak to zadziałało z mangą, nie? W sensie, kurczę, powiedziałem sobie, nie, od dzisiaj zaczynam to czytać, bo kupiłem i wszystkie już wyszły, jeszcze tylko nowelki, chyba 2 jeszcze wyjdą, 3 jeszcze wyjdą nowelki, bo jedną mam nowelkę i będę miał całą kolekcję jakby tego anime, tak? I powiedziałem sobie, nie, ja muszę to przeczytać, bo po co to kupiłem? Co nie? I tak to właśnie wygląda, widzowie, dlatego będziemy już kończyć, bo nie chciałem przedłużać filmiku, a trochę się przedłuża. A możecie mi jeszcze zadać pytanie, jakie mam oczekiwania wobec tego nadchodzącego miesiąca? Oczekiwania są proste. Otóż postanowiłem, że zaczniemy już teraz jakoś ulepszać moje filmy, nie będziemy czekali do przeprowadzki do Łodzi, bo plany się troszeczkę chyba pozmieniają co do tego, ale to nie jestem w 100% pewien, do tego nie chcę wam jeszcze mówić. Także filmy będą na pewno lepsze w tym miesiącu, postaramy się i to na maksa, żeby były super fajne. Plus znowu się oddalam. Ruszymy w końcu tą gitarkę. Nie przestajemy z mangą, nie przestajemy z gitarą, z ćwiczeniami. Czyli ćwiczenia i manga zostają. Ruszymy gitarę. Za miesiąc matury, to też chciałbym podkreślić. I cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy kwiecień teraz, także chciałbym wam życzyć jeszcze miłych i wesołych, spokojnych świąt. Tak, wielkanocnych. Bardzo chciałbym wam życzyć, żebyście spędzili z rodziną i tak dalej. I co? Jeszcze mogę wam powiedzieć, że filmy będą się pojawiać od tego momentu zawsze w poniedziałek, bądź wtorek, bądź środę. Któreś z tych 3 dni, nie umiem się określić, które, po prostu wrzucę to wrzucę, ale na pewno poniedziałek, wtorek albo środa, czyli do połowy tygodnia. To tyle, widzowie, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się, do następnego za tydzień, jo!